Cześć, witajcie, z tej strony Marcino i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na mapie Brzozówka, co myślę, że widać na załączonym obrazku już. No i jak widać dzisiaj tak inaczej niezwykle, bo nie siedzimy w kabinie ciągnika, tylko jesteśmy za sterami ciężarówki i to nie MAN-a, na którym normalnie tutaj śmigam sobie na stolicę, tylko właśnie sobie niebieską Scanią mkniemy na gospodarstwo. No i cóż, dlaczego Scania? No bo to jest Scania z firmy transportowej, która właśnie ma dowieźć nowe nabytki na moje gospodarstwo i pewnie ci, co bardziej spostrzegawczy, widzieli, cóż to jest. Tak więc ja myślę, że tutaj nie ma co przedłużać tej chwili niepewności. Tak jak widać, mamy tutaj parę maszynek Pettingera. Ja sobie to po prostu tutaj transportuję tym zestawem. Stwierdziłem, że czas na jakąś odmianę w końcu tutaj na tym gospodarstwie. Więc ja myślę, czekajcie teraz, jakby tutaj wjechać, żeby było dobrze. Ale myślę, że podjedziemy sobie tutaj na prosto i zaczniemy rozładunek. Czemu takie maszyny? No bo akurat mój zaprzyjaźniony dealer miał taki wspaniały zestaw uprawowo-siewny na stanie, na zbyciu. Sprzedał go w bardzo atrakcyjnej cenie, tak więc serdeczne pozdrowienia dla Agro Arikson, spółka z o.o. z Lubelskiego, który w fantastycznej promocyjnej cenie przygotował dla mnie właśnie takie oto i maszyny. Przede wszystkim tutaj postarał się nad tym siewnikiem. Tak więc przechodzimy, myślę, że dalej do tego, co tutaj ten odcinek będzie, że tak powiem, jego głównym tematem. Tak więc cóż, nie są to pierwsze i ostatnie nowe nabytki. Na dzień dzisiejszy to jest dopiero pierwszy transport, bo będą jeszcze dwie maszyny, z tym, że one już będą, że tak powiem, pochodzenia bardziej krajowego, bo spod znaku czerwono-zielonego, ale z podroga jaskółki, nie Kvernelanda. I mamy tutaj też takiego oto i Massey Fergusona 6714. Ale no niestety nie jest to ciągnik przeznaczony na moje gospodarstwo. On jest tutaj załadowany z tego tytułu, że moje ciągniki są za małe, żeby dały radę zjechać tutaj przede wszystkim z tym siewnikiem. Dlatego został tutaj doładowany taki oto i ciągnik, żeby to wszystko tutaj właśnie pościągać, zaparkować, potem u dealera zapakować następne maszyny na ten zestaw transportowy i zostaną one tutaj przywiezione jeszcze raz po prostu z całą resztą Majdanu. No niestety jeszcze mój ciągnik zamówiony tutaj nie dotarł, jeszcze gdzieś tam są małe problemy, wiecie, różne zawirowania w Europie i te sprawy, tam jest problem z dostępnością sprzętów. Tak więc ja sobie tutaj siadam. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję, chociaż no, myślę, że nie będzie tak źle. Obawiam się jednej rzeczy, ale powinien chyba zjechać powoli z przeciwwagą. Myślę, że damy radę, tak więc bardziej się obawiam tego. Kurczę, powinien być zapakowany w drugą stronę ten zestaw i zjeżdżane powinno być tyłem. Się obawiam, czy tutaj przy zjeździe z tej lawety nie będę, no właśnie, tak o tym mówiłem, nie wiem, co tutaj się teraz za magia zadziała, coś tutaj zniknęło, ale cóż, czasami tak bywa, tak więc że to sobie na razie gdzieś tutaj zaparkujemy, niech później się wyeksponuje na drogę, niech sąsiady widzą mnie. Nie wiem wam w ogóle, tak jak przyglądam czasami gdzieś na tych rolniczych youtuberów, chyba najbardziej ekscytujący moment jest w życiu całego gospodarstwa, właśnie jak zjeżdżają nowe maszyny na pole, wiecie, kokardy na lusterkach, kurcze, sąsiedzi zaproszeni, drony latające nad podwórkiem, kurcze, ludzie w garniturach odbierający te maszyny, czekający i tak dalej, zdjęcie z dealerami, no myślę, że tak, kurcze, no fajnie, że są nowe maszyny, gospodarstwa i tak dalej, no ale kurcze, to jest, dla mnie to jest takie trochę ogólnie, jak się pokazuje gdzieś tam, gdzie co trzymamy i tak dalej, to jest takie dla mnie trochę zaproszenie do, ej stary, słuchaj, tutaj wszystko trzymam, tu są kluczyki, tu jest to, w sumie to jutro jadę na wesele, to mnie nie będzie cały dzień, ale to wiecie, no takie trochę zaproszenie dla złodzieja to jest dla mnie, ale nie wiem, no ja może zbyt bardzo się tutaj dopatruję we wszystkim teorii spiskowych. Ciekawe, czy uda mi się to tutaj podpiąć. A, nawet, że się udało, nawet, że przód do góry nie poszedł, no ale powiem wam, ten zestaw tutaj jest naprawdę koks. Czekajcie sobie tylko. Panel z siewnika, z Prusida tutaj przestawię, żeby nam nie przeszkadzał.
No i będziemy sobie zwierzać pomału. Tak jest tak, zestaw prawo osiewne z broną aktywną. Pettinger Vitas M302 model A. Więc tak to sobie wygląda. Oczywiście docelowo to będzie latało z trochę większym ciągiem. Niestety postawiłem na to, że głównym ciągiem tutaj będzie czterogarówka i mam pewne obawy, czy na pewno on da radę. Dlatego wybrany został siewnik z mniejszą skrzynią. Teraz wam jeszcze pokażę, jak to tutaj sobie wygląda, jeżeli chodzi o konfigurację. Tylko pozwólcie sobie tutaj to gdzieś zaparkuję. Na razie niech to sobie tutaj grzecznie wszystko stoi. Zrobimy wysiadeczkę. No i słuchajcie mnie, tak się zestawik prezentuje. No myślę, że tutaj z taką ciężką czwórką jeszcze by to miało. Zresztą no, ten dzień, który wybrałem tutaj na gospodarstwo, też raczej należy do segmentu tych większych czwórek, mocniejszych. Tak więc tutaj myślę, że jak się da właśnie tu z naprzód porządną przeciwwagę, to pewnie będzie dawało radę. Tak więc tak to się prezentuje. No i może przejdźmy od razu do konfiguracji. Tak widać, jest to zestawik dwuczęściowy, tak więc można sobie tutaj. Mamy samą bronę aktywną z takim oto iwałem. Do tego zestawię od razu znaczniki, tak więc myślę, że tutaj to będzie fajnie grało. No i tutaj mamy siewniczek. Tak więc możemy sobie, ewentualnie, jeżeli ktoś ma większy ciągnik, to może sobie skonfigurować większą skrzynię. Aha, czyli tak, to była większa skrzynia, ta 302 ADD, ta wyższa. Czyli jeżeli ktoś ma większy ciągnik, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby taką skrzynię sobie zaaplikował na ten zestawik. My niestety dysponujemy mniejszym ciągnikiem, tak więc będzie ta skrzynka mniejsza. Jest tutaj w opcji, są tablice ostrzegawcze naprzód, ale jakoś nie wiem czemu mi to tutaj, uznałem, że to jest raczej zbędne, aż taki duży ten siewnik nie jest, żeby to było tutaj wymagane. Tak więc myślę, że bez tego spokojnie się obędziemy, to może zawsze na kogutach jeszcze. No i można sobie tutaj jeszcze jako konfig ustawić taką oto i poręcz z tyłu, tam więc ja zdecydowałem się akurat na wersję z poręczą. Wiadomo, że przy zasypywaniu siewnika tu też się ta drabinka, te schodki się rozkładają, tak więc można sobie na luzie wejść, zobaczyć jak to tutaj wszystko wygląda. Zresztą myślę, że zaraz wam pokażę. No i są jeszcze konfigurowane kolory. Możemy sobie ustawić tutaj, że tak powiem, tę całą ramę od sekcji wysiewającej. Może być albo czerwona, albo... A, nie ten kolor. Czerwona albo czarna. No i w wypadku, gdy te uchwyty są czarne, no to w tym momencie tutaj to ramię od tego kółka, można, ona powinna być wtedy w białym kolorze, tak więc tak to sobie wygląda. No i może wam jeszcze go tutaj na szybko, czekajcie, chyba muszę odpalić ciągnik. Teraz mi się udało to wszystko rozłożyć. No i tak widać, tak to sobie tutaj wygląda w środku. Ogólnie jest to, z tego co wiem, remake siewnika z 19, z 17, teraz wam nie powiem, ale w każdym razie jest to popełniony remake tego siewnika przez Ericssona, więc myślę, że naprawdę będzie wam się podobało. Ja cóż, no, odpinam zestaw, tylko czekajcie, o właśnie teraz odpiłem siewnik, widać przy rozłożeniu tutaj takie nóżki nam się pojawiają. Więc ja sobie odpinam teraz cały zestaw. No i co? No wjeżdżam na lawetę, bo nic innego mi nie zostało i trzeba gnać po drugi zestaw maszyn. Tak więc myślę, że będziemy się widzieli jeszcze na placu dealera. Ja to sobie wszystko po prostu załaduję. No i będę gnał z powrotem na chatę, no bo coś innego mi zostało. Tak więc myślę, że widzimy się za kilka. Już będę dojeżdżał na plac dealerski. No niestety, dlaczego dealer nie przywozi maszyn? No bo niestety wszyscy kierowcy akurat, wiecie, zachorowali. Jakaś tam choroba filipińska, coś takiego. W każdym razie byli niedysponowani, a z racji tego, że ja tutaj jakąś wprawę już w jeżdżeniu samochodem ciężarowym mam, bo jak widać, no, stoi tir z wiadomym wyposażeniem w kabinie prawdziwego oporowca tirowego, wiaderko stoi te sprawy, tak więc wiadomo, że taka misja dla mnie to żadne wyzwanie, tak więc ja sobie tutaj zestawić znowu spinam. No i co? No myślę, że widzimy się za chwilę kilka. Tam załaduję sobie jeszcze dwie pozostałe maszynki. No i nie pozostaje nic innego, jak czekać tak naprawdę na ciągnik, który tutaj będzie to wszystko ciągnął w przyszłości. Tam muszę sobie tutaj jakieś pasy. Akurat tak trochę się nie wstrzeliłem, ale wydaje mi się, że jak się właśnie tak zapina te pasy tutaj na tej loże, to wtedy te maszyny się fajnie trzymają, nie spadają. Tak więc myślę, że jakoś to ogarniemy. Teraz zostaje mi ładnie tutaj wymanewrować z podwórka.
no i zrobić drugi kurs. W całym sensie aż tak daleko nie ma, tak więc myślę, że jeszcze dzisiaj się z tematem wyrobimy. No, całe szczęście brama szeroka, to jakoś udało mi się tutaj zmieścić. I dobrze, ja sobie tutaj zrobię zawijkę, myślę, że na tym placu i będzie to wtedy ok, już ładnie ustawię się do wjazdu do przodu, o, widzę, że ktoś tam sobie chodzi po sklepie wewnątrz, betoniarki ogląda, kosiarki, nie wiadomo co tam jeszcze się czai w tym zacnym przybytku. A tutaj widać kolejne dwa nabytki przygotowane już pod załadunek. Dobra, myślę, że tak ze skosa sobie tutaj stanę. Ktoś będzie miał... Chociaż myślę, że żaden ciężki sprzęt mi tutaj nie powinien przyjechać, tak więc nie powinno być problemu. Okej, od razu sobie tutaj najazdy może rozłożę. Ciekawą rzeczą w tej lawecie jest to, że właśnie mnie się tutaj te nóżki z tyłu rozkładają, tak więc dzięki temu po prostu jakoś tak to bardziej realistycznie zrobiono. W tym momencie jak przejeżdżam maszyną, cały ciężar przechodzi tutaj w to miejsce, żeby po prostu ten tył nie przysiadał, no to tutaj jest to dodatkowo podparte, więc tutaj naprawdę ktoś się bardzo fajnie postarał. A ja co, no palę sobie Ferdynanda, tak to sobie wygląda w środku, zwykły Ferguson z Mothuba, tak więc tutaj jedyne co to tak naprawdę moja inwencja to chyba są felgi w nim tylko, więc ja sobie tym zestawem zjadę. Dobra, ja może podepnę tutaj ten gruber i zaraz wam opowiem skąd taki wybór padł. Czemu akurat agromasz? Dobra, podjadę jeszcze raz do tyłu. O. Oj, no i okej, robimy wysiadkę. Tak to sobie wygląda. Ogólnie agromasz do pobrania na Mothubie, również autorstwa Ericssona. Tak więc myślę, że go tam bez problemu sobie znajdziecie. I teraz tak, spieszę z wytłumaczeniem, dlaczego agromasz. Ogólnie wahałem się między agromaszem a Landstalem. Z tym, że ogólnie Landstal naprawdę fajnie wygląda. Tam jest sporo konfigów nawet, bo może być tam na kaczych łapach, zwykłych, prostych i tak dalej. Ale niestety doszedłem do wniosku, że do tego ciągnika, który planuję tutaj na seryjce używać w najbliższym czasie, to będzie za dużo. On by tam mocowo powiedzmy, że dał radę, ale jednak ten Landstal to jest kawał byka i stwierdziłem, że jednak bardziej sześciogarowy ciągnik by tam oddawał niż taka czwóreczka, nawet z tych mocniejszych, i dlatego po prostu padła decyzja, no to, żeby był agromasz, ale spokojnie, myślę, że tam sezon 2 się pokatuje agromasza. A potem postawimy właśnie na jakiegoś Landstala, coś takiego, może wpadnie jeszcze jeden sześciocylindrowy ciągnik w końcu z prawdziwego zdarzenia, bo gdzieś tam coś sobie już upatrzyłem na oku, tak więc myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo. No i tak mówiłem, tutaj felgi sobie zmieniłem na coś takiego, myślę, że bardziej takie w stylu Fergusona, tak więc to powinno bardziej oddawać. Dobra, ja sobie tutaj powoli wsiadam, spróbujemy sobie wjechać tak z punktu widzenia kierowcy. Ja czy uda mi się tak trafić w te najazdy tyłem, aż jestem sam ciekawy. Czekajcie, ja sobie może kamerkę podejrzę tutaj troszkę, no trochę muszę... No bardzo źle wjechałem, już widzę, że w realu to by nie przeszło. Więc musimy zrobić korektę. No niestety na lawetę tak ciężko jest wjechać. Ogólnie zawsze nawet jak gdzieś tam samochodem na kanał wjeżdżam, to samemu się wjeżdża jednak bardzo ciężko. Zawsze lepiej jak jest jakiś, że tak powiem, podpowiadacz, który ci tam kiwa w lewo, w prawo, bo wtedy przynajmniej wiesz, że jedziesz idealnie prosto. No i my musimy teraz się wślizgnąć z tymi zabawkami tutaj na tą platformkę. No, nawet żeśmy w miarę udało. Najlepiej tak naprawdę to było to wszystko dźwigiem tutaj ładować. Wtedy by to faktycznie tak najbardziej realistycznie było, żeby to właśnie jakąś ładowarką szło fajnie załadować na pasach, poczepić coś takiego. Wtedy myślę, że to by najbardziej tak naprawdę oddawało. Tak więc już został jeszcze pług również agromasza. Zapakować tutaj ten zestaw i lecieć z tym do domu. No myślę, że już drugi raz nie będę tłukł tej samej akcji. Myślałem też nad pługiem Pettingera, bo jest właśnie taka fajna czteroskibówka Pettingera. Więc gdzieś by tam pasowało fajnie do tej talerzówki, którą mam.
do siewnika, ale niestety ten puk Pattingera ma taki problem, że on bierze 1,6 metra. On jest bardzo wąsko rozstawiony. Co za tym idzie, po prostu orka tym, to zamęczyłbym się. Ja po prostu już za duży areał mam tutaj na tej serii C na tak wąski pług i po prostu wiem, że nie dałbym rady, żeby to wszystko oporać samemu. Tak więc tutaj myślę, że czwórką obrotową, czwórką zagonową na dwa ciągniki, no to już jakoś się poleci z tym wszystkim. Ja sobie tutaj będę teraz grzecznie wjeżdżał na górę. O, i nawet w miarę ładnie, tak naprawdę, czekajcie, da się to opuścić? Nie da się. Teraz najlepiej by było to lekko opuścić i fajnie sobie pasami złapać. No i zestaw myślę, że by siedział elegancko. Tak więc cóż, no myślę, że taki odcinek dzisiaj, a raczej specyficzny jak na uwarunkowanie mojego kanału, tak więc troszeczkę pogadałem o planach na przyszłość, tak jak gdzieś tam wspominałem wcześniej jeszcze, myślę nad pewnymi nowymi budynkami tutaj na seryjce, tak więc myślę, że gdzieś tam na dzisiaj to chyba by było już na tyle, tak więc myślę, że sprzęt będą się spisywać. Jedynie co, no to pozostaje czekać tak naprawdę na nowego konia pociągowego tutaj na gospodarstwie, tutaj mówię Ferguson, jest tylko do załadunku i rozładunku tych maszyn, gdzieś tam docelowo prawdopodobnie będzie coś zielonego, tylko w zupełnie innym odcieniu zieleni niż do tej pory mnie na kanale się pojawiało. Tak więc no cóż, ja myślę, że będę sobie tutaj składał za chwilę lawetę. Muszę też jeszcze wszystko pasami pospinać, żeby mi to nie spadnęło po drodze, czy też spadło. Już tak mówimy poprawnie po polsku, to trzymajmy się tej zasady. Znaczy wiadomo, że często zdarza mi się kaleczyć, ale dobra, myślę, że to nie jest przedmiotem tego kanału, ta Scania. Powiem wam, że tak zastanawiam się, czy nie lepiej było tą Scanię zamiast tego MAN-a trzymać na podwórku, ale to już zupełnie inna historia, może też w przyszłości będzie jakaś zmiana, tak więc cóż, no myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Jak zawsze na koniec zachęcam do tego, zostawić suba na kanale, łapkę w górę. No i wielkie podziękowania dla tych, którzy dotrwali do końca, tak więc myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.